Cześć, tu Jerzy. Dziś odcinek podsumowujący. No bo to wygląda tak. Jestem na YouTubie od stycznia. Wypuściłem ponad 20 filmików. Zebrałem 900 fanów. 40 tysięcy obejrzeń. No i ogólnie bardzo pozytywny feedback. Pora chyba pomyśleć, co z tym dalej. Na początek to, co ja chciałem osiągnąć, mianowicie chciałem się ogarnąć przed kamerą. Jak widzę swoje pierwsze odcinki ze stycznia obecne, to widać różnicę. Druga sprawa, chciałem się nauczyć składu, jak to w komputerze zrobić. No i ogólnie pojawić na tym YouTubie. Czy mi się udało? Ja uważam, że osiągnąłem to, co chciałem. Tak czy inaczej, jakoś to wyszło. To, co mi się podoba, to, że bardzo dobrze iterujecie nad się. Bardzo dobrze komunikujecie się ze mną i to w bardzo pozytywnym znaczeniu, tak? Czyli dużo pochwał. Bardzo mi się to podoba. Druga sprawa jest taka, że bardzo fajnie działają prowokacje. Czyli wystarczy, że pojadę po czymś, na przykład po winie ryżowym, i to okazuje się, że mam tyle przepisów. Wniosek jest chyba taki, że trzeba więcej jechać. Wino ryżowe będę robił, przepisów było jest kilka i fajnych, więc czemu nie spróbować? Dwa razy się przejechałem, może teraz się nie przejadę na tym. Kanał od samego początku miał być kierowany dla osób, które dopiero zaczynają winiarstwo, chcą się pobawić w cydry czy w miody. Bez pomijania, właśnie z pominięciem technicznego języka, tak żeby zrobić jak najmniejszy próg wejścia do tego magicznego kraju soku z jednorożca. Odczuwam takie wrażenie, ja odnoszę takie wrażenie, że oczekujecie ode mnie więcej technikali. Nie wiem, ja się waham i po prostu nie wiem, co z tym zrobić. Dlatego też wpadłem na taki pomysł, że pod filmikiem znajdziecie link, albo też na filmiku, jeżeli mi się to uda zrobić, znajdziecie link do formularza, na którym chciałbym dostać od was jakby informacje o tym, co wam pasuje, co wam nie pasuje, no i co z tym można robić, tak? Rzecz, która mnie dziwi, zadziwia, to, że podsyłacie mi fotki z tego, co wy nastawiacie, co tam się dzieje. Parę osób się nawet deklarowało, że jak zrobi to wino, to w końcu mi nie wyśle. No, jeszcze żadnej flaszki nie dostałem, ale czas może to zmieni. W każdym razie pytanie do was jest takie, czy chcecie, żeby publikować te rzeczy, tak? Czyli żeby publikować informacje od was ze zdjęciami, z... No i też pytacie o właśnie to. Pytacie o wiele rzeczy, które mnie tak... No, to są, no tak, no wielokrotnie odpowiadam na te same pytania na tym samym osobom. Właśnie innym osobom na te same pytania. Ja się zastanawiam, czy po prostu nie zrobić z tego jakiegoś faka, znaczy się FAQ, tak się kiedyś ładnie nazywało na internecie. Lub po prostu nie zebrać tego w jakimś e-booku, tak? Czyli po prostu nie naprodukować z tego takiej makulatury, bo przepisów mam, tekstów z bloga tekstowego mam. Zebrać to wszystko w kupę, przesadzić to przez jakąś korektę. No kurczę, roboty trochę jest, ale myślę, że dałoby się z tego zebrać jakiś, myślę, że przynajmniej 80, jak nie 100-stronicowy e-book. Tylko teraz pytanie brzmi, bo to jest kupa mojej pracy. Czy jeżeli bym go wrzucał w przykładowej cenie, na przykład, nie wiem, 5-7 zł, czy bylibyście tym zainteresowani? Zaraz też padnie pytanie o to, czy mi się już kończą pomysły. No jeszcze nie, jeszcze parę perełek mam, łącznie z takimi rzeczami jak American Wheat Honey, czy inne dziwne wynalazki, które mi się udało zrobić. Jeszcze myślę, że tematów na paręnaście odcinków się znajdzie. Tylko pytanie brzmi tak, czy was interesują na przykład takie rzeczy jak coś wokoło miodów, piw i win, czyli na przykład przekąski do żarta, się przekąski do wina, tak? Czy ogólnie jakieś tematy związane z żarciem, tylko z tym, że oczywiście mówimy to o żarciu robionym w domu, czyli ten slow food i okolice, tak? Widzę też tendencję taką, że odcinki, które są dłuższe, czyli tak jak planowałem, z grubsza 4-5 minut, ostatnio wyszły dwa odcinki, które były po 8, po 10, są chyba bardziej oglądalne, jakoś dłużej. Pytanie brzmi, czy was to interesuje, czy je puszczać dłuższe, czy puszczać krótsze. Na końcu każdego odcinka umieszczam nieudane sceny. Tych scen nie odgrywam, to nie są sceny odgrywane. Problem w tym jest taki, że coraz lepiej się pod tą kamerą ogarniam i coraz mniej ich jest, więc pytanie brzmi, czy to was... czy zostawić to, czy... No dobra, więcej nie będę wymyślał.
prosiłbym o wypełnienie ankiety, która jest pod filmikiem. Mi to pozwoli na jakby określenie, w którą stronę zmierzać, tak? Bo pokazywanie w kółko podobnych przepisów jest moim zdaniem trochę mija się z celem, a może wniesiecie coś, co pozwoli mi rozwinąć ten kanał w jakiś bardziej przyjazny dla użytkownika sposób, jak to mówią informatycy. Rzeczy tak. To też będą pytania, które będą w ankiecie. Tyle.